Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Mitrandir i jesteśmy znowu w Wiedźminie 2. Walczyć z czymś takim. Uciekać. Uciekać. Chęt do żony. Musimy się przebić do miasta. Tam mamy większe szanse. To prawda, że wiedźmini nie polują na smoki? Prawda. Ten smok chyba o tym nie słyszał. Co on zrobić? Skoczyć na niego z mieczem? Nie mam pojęcia. Dostali się pod bramę! Od potworów. Ty jesteś ekspertem od potworów, no tak. Ale to nie znaczy, że umiem zabijać smoki. Ten odcinek będzie trochę krótszy, też wam powiem, bo testuję nowy program, bo nie nagrywałem w sumie z tego powodu, że mój program poprzedni trochę słabo działał. Cofnijcie się! Otworzę bramę! O, otworzę. Tak, tak się otwiera. Chris Merigold. On ma taką fajny kosturek tutaj. W dwójce. Ja się teleportuję, ale was nie zdołam przenieść! Uciekajcie! Co tu się dzieje? O! Jest nasz smok. Szybko tędy! No szybciej, ej, biegnijcie! Ale masakra. O, ale się wystawiliśmy. Cudownie. No tam z balisty przywalili. Żołnierze Foltesta. Chyba mamy na chwilę spokój. Ale to się okaże dopiero. Aha, dobra. Koniec retrospekcji. Kędożony smok. Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepłoszyć. Mniejsza o smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Rozdzieliliśmy się przy świątyni. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Czy idziemy na świątynny dziedziniec? Okej. O, plus tego nowego programu jest to, że szybciej się wczytuje, bo wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, długo trwały wczytywania. Zobaczymy tylko, czy nie ucierpi na tym jakość nagrania. Ale to zobaczycie na tym odcinku zresztą. Ha! A gadali, że pod mury nie podejdziemy. Pół dnia i miasto zdobyte. Meldować. Walki o zamek trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Niebieskie pasy. Z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Ten przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie. Chyba, że za tydzień. Próbować siekierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan, co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Wiedźminie. Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała wyzima będzie ci zazdrościć. Aha. Żołnierze Lavaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. No dobra. Ruszam. Liczę na ciebie, okej. Co z tymi toporami? Ruszcie życie! Dawaj! To jest komando z niebieskich pasów. Silas się nazywa. Uważaj na Fena. To świr. To świr. Fajnie, że lubisz swoich braci w mieczu. To już są te merczycy. Miński medalion na Z. Wypuśćcie się. Ja tylko wykonywałem rozkazy! Morda w kubeł! Kiedy my niewinni? Tutaj? Ard. A mieczyk trzeba wyjąć najpierw. Tutaj, żeby użyć znaków, w dwójce trzeba właśnie najpierw wyjąć broń. I to jest takie. O! Odgłosy walki. Jeszcze tutaj się biją. Na waletowie. O, trochę mi klepią. Mamo. Mama ci już nie pomoże. No. Tak to jest, jak się... Chcesz zablokować Wiedźmina, no. O, Renę. Daj.
Dobra. Powiem wam przynajmniej, że przez ten czas, co nie nagrywałem, przeczytałem sobie Wiedźmina dalej, więc już trochę bardziej ogarniam tą grę. Więc jest szansa, że będę mniej lamił. O! To było fajne. Dobra, jesteśmy w jakimś lochu. O, trzeba zeskoczyć. Hops. O, Necker. Utopiec jakiś. Topiec. Dobra, nie tak chciałem zrobić, ale... Jakiś długi miecz celowy miał ten żołnierz, teraz zobaczymy, czy jest lepszy. Ja mam długi miecz celowy... A, to jest ten sam, tak? Tak, taki sam, dobra. Gdzie tu iść? Dobra. Trofeum z utopca. Jakie, co dałem? Daję trofeum z utopca. Żywotność, super. I teraz taka ciekawostka. O, widzicie, to nam tutaj wisi obok mieczy. Taki trofeum. Medalion. O. jeszcze raz, bo pomyliłem przyciski. Może ten miecz. Daj mi ten miecz, bo pewnie będą zaś jakieś nekery. Nie budu. Ale naprawdę. Jest tutaj w ogóle coś. O, jest. Temerski miecz stalowy. Jak super. Może jest lepszy? Jest lepszy. No całkiem sporo. Oj, patrzcie, jak fajnie wygląda. Temerskie lilie są takie. Mi się podoba właśnie ten miecz bardzo. O, jest tu topiec. Potniemy go trochę. Dobra. Aha, tu tego nie da się wywalić. To chwila, to gdzie ja mam iść? Chwila. Medalion. No, może jednak się da to wywalić. A da się, tylko nie wiem czemu to nie zadziałało, dobra. Trochę tych utopców tu jest, no ale w końcu kanały, nie ma się co dziwić. To są drzwi? Tak. O, widzę wyjście. Jak cudownie. Nie lubię takich kanałów. Ale widzicie, zrobiliśmy nowy miecz stalowy. Będzie czym bić lawaletów. O, teraz go ładnie widać. Skojetel. O, Skojetel. O, to niedobrze. Taki ładny miecz mamy. Może sobie Quena od razu biorę. Bo tam coś słyszałem. Taka cisza tu. Tak, dekosztujcie mojego nowego miecza. O, jeszcze jakiś żołnierz taki w pełnej zbroi. Nie ma. Padłeś. Czy tutaj coś jest? No, widzieliście? Zadawiały sztylet, zużyty stalowy miecz. A. Nie wiem, w sumie gdzie mamy iść. Stop. Trzeba to pozabierać, bo na, nie wiadomo, co się jeszcze przyda w przyszłości. Pewnie sporo z tych rzeczy się przyda. Mam przynajmniej taką nadzieję. Też tyle dratwy chyba mi się nie przyda, ale... Nie wiem, w Wiedźminie 3 to jest chyba totalnie nieprzydatne. Drzwi zamknięte, super. O, to? A zaś dratwa. Tu się da wyjść, dobra. To easy. Ale ci Skojatel to takie... To jest Skojatel.
Jeszcze trochę teraz się muszę przedstawić, bo słuchałem sobie ostatnio audiobooka Wiedźmina, w którym mówią Skojatael, tak jak pisze się. I teraz właściwie nie wiem, jak to mówić, bo w grach mówią właśnie Skojatel, a w książce jakby to czytać dosłownie, w sensie dokładnie. I w tym moim audiobooku czytają właśnie Skojatael. Mam nadzieję, że mnie słyszycie jakoś dobrze, bo w sumie też tego za dobrze nie poustawiałem wszystkich ustawień w tym programie. Dlatego ten odcinek będzie krótszy. Dobra. Kolega trochę się, no, przewrócił. Czy da się tu zapisać? O, super. Bo nie wiem, kiedy mi ostatni zapis zrobiło. No i znowu wy. Daj mi miecz. No. Chyba zrobiłeś krok w tył. O, jest wejście do bramy. Ach, potrzebujesz klucza. Ja nie lubię takich rzeczy. A może wy macie klucz? Co tu masz? Oreny. No, już nic nie ma, tak? To może to nie to? O, jest plac. Wow. O, ten rycerz! Co to jest? O lol. Ej, bo ja tu zaraz padnę. Ej. Za temerię, chłopy! Tak, tylko no właśnie, za temerię zaraz padłem. Padłem właśnie. O kurde. Chyba muszę po prostu więcej poczekać, aż mi się zdrowie odnowi, albo coś takiego. Dobrze, zapisałem wcześniej. Mam nadzieję, że to jest ostatni zapis, bo chyba usuwałem wszystkie zapisy, które sobie przeszedłem wcześniej. Ale zaraz się okaże. Tak to jest, o tak, tu zapisałem. Czy mogę to przemedytować? Nie mogę, ale dobra, zaraz mi się odnowi. Śmiński miecz srebrny. Wiem, że takie dodatkowe jakieś. Artywiały sztylet, broń dodatkowa. Aha. To nie jest jakby broń... O, jest broń dystansowa. Szczerze powiem wam, nie pamiętam, jak się używało broń dystansowej. Chyba na R. Ale nie jestem pewny. Ja pokonam tych. Ani kroku w tył! Po prostu tamtych będę musiał po kolei. Najpierw tych właśnie takich żółtych żołnierzy, tak jak ci. Będę musiał pokonać, a na końcu tego dużego rycerza dopiero. Bo obawiam się, że inaczej to się... A, przeleciałem ten. Obawiam się, że inaczej to się nie uda. Dobra, leczymy się całkiem fajnie, przyjemnie. Mam nadzieję, że teraz nie będzie chwalebna śmierć za Temerię, tylko chwalebne zwycięstwo za Temerię. No do boju. Gwen. I po kolei. Dobra. Raz ty. Raz ty. Dobra. O, nie tak, nie tak. Świętokradcy! Gdzie się biją cały czas tymi siekierami? A, przedmiotu nie można użyć, naprawdę? Dobra, kłen, kłen, kłen. Nie mogę się dać bić w plecy. To nie rycerze, to zdrajcy! O, super. I został już tylko żołnierz lawaletów wielkiej, ciężkiej zbroi. Który trochę mi klepie, tego nie powiem, że nie. Ale spróbuję go zaraz z igni trochę popodpalać. Gin! O, udało się. Teraz powiedz, czy miałeś klucz, bo pewnie jak już pewnie to pewnie ten wielki ma klucz. Tak. Klucz strażnika, dokładnie. Rozkazy dla żołnierzy. Nie będę tu chodzić, bo jak tu jeszcze jest więcej żołnierzy albo coś, to się wkopiemy nieźle. No i teraz tutaj sobie zapiszę. Drzwi otwarte kluczem, super. O, jest jakaś skrzynka. Znoszone rękawice. Czy ja w ogóle mam jakieś rękawice? Mam. Rękawice zielarza. Teraz są lepsze. Chyba te moje aktualne. To dobra.
Ale będzie kiedyś, mam nadzieję, gdzie i co sprzedać. Aha, naciskamy. No, no, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Aha, touchpada trzymałem ręką. Mówię, kurczę, czemu mi nic nie działa? Porozmawiaj z Foltestem. Napiszemy. Dobra, ja myślę, że tutaj będziemy kończyć odcinek. W następnym odcinku porozmawiamy sobie z królem Foltestem i ruszymy dalej, więc będę już kończył właśnie, bo to ten testowy odcinek, żeby zobaczyć, jak mój program nagrywa. Jeśli wszystko będzie dobrze, to następny już będzie, mam nadzieję, dłuższy i w ogóle ruszymy fajnie do przodu. Więc żegnam was, Mitrandir, na razie.